Okej. Okay. Pomysł numer 5. Pomysł numer 5 to jest współpraca, bo wszyscy młodzi prawnicy, którzy, czy wszystkie młode kancelarie borykają się z tym samym problemem. To znaczy, to jest problem braku zasięgu i braku dotarcia do nowych klientów. I te zasięgi się szybko kończą. Rodzina i przyjaciele i potencjalni znajomi już kupili to, co mieli kupić, albo zainwestowali, czy tam pożyczyli pieniądze na start biznesu, więc trzeba wyjść gdzieś dalej. I żeby wyjść dalej, no, trzeba skorzystać z zasięgów, które mają inni ludzie, inne firmy, inne marki. I na pewno w twoim otoczeniu, czy w otoczeniu dowolnej kancelarii znajdą się marki, które podobnie myślą, czy realizują fajne projekty, które można namówić na współpracę marketingową, na przykład przy organizacji, przy napisaniu jakiegoś raportu, czy przy napisaniu jakiegoś artykułu wspólnego, czy organizacji jakiegoś eventu, śniadania, lunchu. Czyli tu chodzi o to, żeby skorzystać, żeby trochę się ogrzać w świetle tej firmy współpracującej, czy marki współpracującej i wykorzystać trochę ich zasięgów. To będzie idealna zasada win-win. Ty się grzejesz w świetle firmy, z którą współpracujesz, i oni się grzeją w twoim świetle. Korzystacie z własnych zasięgów i rozwijacie wspólnie swoje biznesy. Super. Tak. I co? I jakiś wspólny później content robimy, tak? I zostawiamy później go gdzieś tam do pobrania online? Na przykład. Najprostszą sytuacją najprostszym projektem jest opracowanie raportu, który się wspólnie wydaje i wspólnie się promuje. Niech to będzie. Kto to mówił ostatnio? Poczekaj, Szymon, ale ktoś w tym naszym podcaście ostatnio mówił, że te raporty to nikt tego nie czyta. Chyba Łukasz Mróz chyba to mówił. Tak? Co pewnie nie pamiętam. No, serio, że tego nikt nie czyta, że to się, wiesz, 30 stron piszesz, a później ludzie, wiesz, czytają pierwsze 4 linijki. No dobra, no ale to przede wszystkim jaki jest sens pisania 30 stron, chyba że to jest jakieś wydawnictwo naukowe. Moja prasa magisterska miała pewnie ze 40. Jest bez przesady, no. To taki raport, on ma być zwięzły, krótki, według mnie zwięzły, krótki, przekazujący maksimum wiedzy. Może nie w buletach, no ale tak maksimum wiedzy w maksymalnie krótkiej i treściwej formie. Spójrz proszę, jak się ładnie pobierał nasz raport o 10 narzędziach, to jak ten raport się nazywał, 10 narzędzi, które pomogą ci rozwinąć kancelarię. Mhm. Ładnie się pobierał, to prawda, ale to dlatego, że myśmy go na serwetce napisali. Serio, mówię ci, że te słowa tej piosenki Smoke on the Water przecież Deep Purple też na serwetce tak, były tak napisane i dlatego właśnie to działa, bo to, wiesz, nie trzeba się za bardzo zastanawiać, tylko trzeba po prostu napisać. Ale rzeczywiście, tak. Dokładnie tak. I to właśnie tak może działać, a tu współpraca z innymi markami ma pomóc i tobie, i im, żeby zwiększyć po prostu zasięgi, zwiększyć dotarcie. Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo cię proszę, w aplikacji podcasty oceń nasz podcast, albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.